Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Rome 2 Total War Emperor Edition, kampania Imperatora August. I tak, w poprzednim odcinku zdobyliśmy Rzym, w końcu. Stolica Imperium jest nasza. Stacjonujemy tu całkiem pokazując się innymi siłami, które jednak będzie należało niedługo jeszcze powiększyć. Ale na razie, pojawił nam się na naszym terytorium Antoniusz. Znaczy nie tyle Antoniusz, co jeden z jego generałów. Dysponuje dość dużą armią, pełną. Widzę co najmniej 3 oddziały psów bojowych. Pewnie te 2 oddziały jazdy. Ma niestety balisty również. No i troszkę mnie to niepokoi. Na jakiekolwiek stosunki z nim raczej nie ma co liczyć. Niestety, ale możemy spróbować zacieśnić nasze stosunki z Lepidusem, tak więc porozmawiajmy z nim, mam pakonię agresji, zróbmy umowę handlową. Czemu? Idźcie szlak, Lepidusie. Dobra, za turę spróbujemy z nim pogadać. A, nie wiem, może chwila. Lepidus, błagam. Proszę, przynajmniej sojusz obronny, dupa. No, dobra, pogadam z nim później. Tak, tymczasem musimy coś zrobić. I to szybko. Dobra, tu się armia rekrutuje. Ta armia raczej jest w stanie bez problemu odeprzeć każdy atak. Mam nadzieję, że będzie w stanie. No przynajmniej atak tej armii. Ponieważ muszę tu zebrać drugą armię i pobić się z naszym Antoniuszem prawdopodobnie. Chyba, że postanowi wyjść. W co wątpię. Ale dobra. Tak. Co tu jeszcze mogę zobaczyć? W sumie nic. Dyplomacja, nic. Galowie, słuchajcie, nie chcecie do nowej wojny. Chcecie. Trudno. Dobra, koniec tury. Nie przyciągamy tego. No i ciekawi mnie, co Antoniusz zrobi. Idzie dalej. No chyba idzie na Lepidusa, tak. Nawiasem mówiąc, tylko po cholerę wchodził na Italię. Chyba, że idzie mi na stolicę. Za pod oblężeniem. What the fuck? Chwila. No niech was szlak. Kiedy ja oblegam, to oczywiście nikt nie ginie z wojsk wroga. Kiedy ktoś mnie oblega, to wszyscy umierają u mnie. Hurtowo, jak leci. Dobra, werbujemy najemników standardowo. W imię zasady. Nie wiem jeszcze jakiej, wymyślę jakąś później. Dobra, nie zaraz zaatakujemy. Tylko chcę sobie zobaczyć wiadomości. Co ta armia tu robi, to ja nie wiem. Na mnie przeraża. Dobra, Spurius Asinius Volusus. Czego chcesz? Przyjaciel delfinów. Pewien chłopiec z tej prowincji zaprzyjaźnił się z delfinem. Łącząca ich więź jest tak silna, że delfin pozwala chłopcu się dosiadać. Wieść o tym wydarzeniu rozniosła się po świecie, przyciągając wielu ciekawskich. Niestety koszt zabawania tylu gości zaczyna odbijać się na naszych finansach. Pobieraj opłaty. Dobra. No i tutaj uderzymy teraz na tą armię, która nie ma szans.
Boże, nie chce mi się tego rozgrywać. Jak tam na automacie to wygląda? A, dobra, w miarę. Wybaczcie, że to z automatu biorę, ale naprawdę nie chce mi się tego toczyć. Chociaż wiem, że więcej stracę prawdopodobnie. Wow, teraz masę straciłem zabijeńców. Ale jego armia została zniszczona. Moja niedługo się uzupełni, całkiem szybko nawet. Tymczasem tutaj rozwiązujemy najemników. I werbujemy dalej legionistów. Może jeszcze jacyś Velites przydadzą się. I uderzymy na Arinium prawdopodobnie teraz. Ponieważ kolejne legiony chyba na razie nie nadchodzą. Gajuszowi skończyły się wojska. A! Już wiem, co się dzieje. Markmanowie najechali tutaj. Jak widzę, mają dużą armię. Rzym też ma spore siły. No dobra, zobaczymy, jak to się potoczy. Mogę podejrzeć im tę armię. Podstawowa w sumie armia, ale liczna. Zresztą Rzym wcale lepszej nie ma. Taka prawda. I świadczy, ja już ich odkryłem. Helweci, mam markomanów. I oni mnie lubią. Porozmawiajmy. Be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Na początek chcę pak o nieagresji. The gods will reach you. Sojusz obronny. This agreement. Sojusz wojskowy. Nie, nie chcę, ale mamy sojusz obronny z nimi. Bardzo miło, że udało się wypaktować to. Dzięki czemu w tej chwili zgniatamy Oktawiana, jakby nie patrzeć. Ja od północy. Znaczy ja od południa, on od północy. Dobra. Bardzo dobrze. Lepidus. Lubię cię, wiesz, ale ciągle mam z tobą za małe stosunki, by cokolwiek z tobą ugrać. Trudno. Pozostańmy przy pakcie o nieagresji. Dobra, mój szpiegnik idzie dalej. Tutaj już się Rzym kończy, tak, tu już jest, tu już są ziemie Antoniusza. Dobra, sorki, ale chrypa mnie lek złapała nagle. I... Dobra, zapiszę na wszelki wypadek, bo Antoniusz mnie niepokoi i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Idzie sobie przez mój teren po prostu. Nie, myślę, że idzie na Lepidusa. Stanowczo idzie na Lepidusa. Prawdopodobnie wlazł na mój teren, by się chronić. By nie walczyć z lotą Lepidusa. Wykryto naszego tajnego wysłannika. Ojej, gdzie? A, trudno. Dobra. Tutaj ta armia dojdzie tu. I jeszcze zwiększymy jej liczebność. No, mniej więcej tak właśnie. Jeszcze dodatkowo dział tych. Zajmiemy Arminium zaraz. Tutaj jest spory garnizon, ale powinniśmy dać radę. Zaś tutaj... otwarli atak. Niestety. Jak nasza armia stoi? Leczy się. Dwie tury. Dobra, niedługo uderzymy dalej na Arentium. Arentium. Tymczasem może się przyda wsparcie naszej floty niedługo. Jak uderzy na Genuę.
Tak, szpiegu, stój tu. Ty tu stój. Napotkano frakcję aretowie. Gdzie? Tutaj. O, dobra. O, w ogóle. Markomanowie mają jedną prowincję czy więcej? Nie widzę jeszcze. Tutaj mam retów. Dobra. Czy z wami dam radę sojusz wojskowy? Dam radę. Jeszcze dostęp wojskowy. Mam przyjaciela! Pięknie. Dobra. Bardzo ładnie. Są godni zaufania i wojowniczy, czyli chyba najlepszy. Ty myślisz sojusznik. Bo w razie czego pomoże. Chociaż tu pisze, że może ściągnąć mi wojnę, ale co tam, i tak się tłukę z Rzymem już. I z Belgami, i z Galią. Więc mi wszystko jedno. A mam z nimi głównie dobre stosunki za działania wojskowe przeciwko Rzymu Oktawiana. I wojna z Rzymem Oktawiana, i wojna z Galią, i wojna z Belgami. Dobra. Świetnie. Lubię mieć sojuszników. Dobra, to jeszcze mam Helwetów. To dawny protektorat Oktawiana. To jest już chyba nie. Z tego co się orientuję. No, dokładnie. Wyrwali się spod protektoratu. No i... No, znowu save. I koniec tury. Ojej, dobra. No. Strasznie mnie chrypa złapała, nie wiem czemu. Antoniusz, nie waż się wypowiadać mi wojny. To się dla ciebie źle skończy. Dobra, Antoniusz. Czy ja widzę flotę rzymską? Triumf! Dobra, obejrzmy filmik. Okej. Sabotaż wojskowy. Ojej. Opracowano technologię, reformy rządu. Pięknie. Wykryto naszego tajnego wysłannika. Tego Triumf. Sextus Pompeius Magnus. Ten człowiek wykazał się niezachwianym oddaniem Rzymowi. Jest prawdziwym bohaterem. Oddajemy mu cześć i wspominamy jego liczne zwycięstwa. Dokładnie. No i bardzo ładnie poszła mi na razie kampania Pompejuszem. Sextusem. I tak. Dobra cecha, kwatery, mistrz. Napotkano frakcję. No i tym przede wszystkim triumf. Ale w każdym razie muszę polokalizować armię Rzymu. Tutaj nie widzę żadnej. Bardzo dobrze. Tutaj zaś. Tutaj zaś też żadnej. Tak więc myślę, że zrobimy małą kampanię zimową. I uderzymy.
z marszu, zdobywając kolejne prowincje. Okupacja. Bardzo ładnie. I tutaj uderzymy. Boże święty. Dobra, chwila, oblegajcie. I teraz muszę zrobić save'a. Zrobimy zapis i zobaczę, jak będzie stosunek bitwy po dorzuceniu masy najemników. Bardzo ładnie. Okupujmy. Na start rozwiązujemy te niepotrzebne mi oddziały. Dobra, pięknie. I ranga. Bądź strategiem. I technologię przede wszystkim. Podział na kohorty. To teraz chcę zrobić. No i tamten się wyniósł. Bardzo dobrze. Nie, dupa, nie wyniósł się. Stoi tu. Czego pan tu chce? Psss. Dobra. I tu widzę flotę Oktawiana. Może zadokujmy się tu. Dobra, nasza pani szpieg może iść tu. Ta może iść w tym kierunku. I mamy w tej chwili zjednoczone raz, dwa, trzy prowincje. To mamy niepełno, mielibyśmy cztery. I na razie nie mogę żadnych edyktów wydawać. Tu mogę. Dobra, to. A, bo to już jest. Zbieranie podatków. No cóż. Dobra. W ogóle jak tam postęp, gdzie to się patrzy, podsumowanie. No, powoli idzie do góry. I dyplomacja. I ponownie Rzym Lepidusa. Porozmawiajmy. Chcę umowę handlową. Nie wierzę. Wow. Sojusz obronny. Bliska. Dobra, ale powoli idziemy do przodu. Coraz bardziej moje stosunki z Lepidusem się zacieśniają. I na razie to wygląda w ogóle tak, że walczę tylko z Oktawianem. Z Lepidusem coraz większa przyjaźń. Zaś Antoniusz cholera wie, co chce zrobić, szczerze mówiąc. No i dodatkowo mam sojusz z Markmanami. Co mnie cieszy. Przyda mi się sojusznik na północy. Zwłaszcza, że dotąd musiałem walczyć sam. No i dobra. Zapiszmy, bo mnie tak niepokoi po prostu ta armia Antoniusza, że no nie wiem, nie wiem, co on robi. Może to jest pokrzeniło mu się. No i dalej. Zobaczmy, czy się wyniósł. Mam nadzieję, że tak. Kolejny triumf? Mój Boże, tak co turę? W tej chwili. Znowu mam triumf. Intryga polityczna. Znowu Sextus Pompeius Magnus ma triumf. Tradycja już. To jest niemal. Nie, to chciałem. Chciałem to. O. Napotkano frakcję Heruskowie. Dobra.
Tabelka dyplomacji, jak wyglądała, tak wygląda. Mogę próbować ten sojusz, ale nie. Na razie to nie ma sensu. Za to przejrzyjmy, co się dzieje w Rzymie. No, w Rzymie tego, no... Oktawiana. I Oktawian... Cofnął się. Znaczy cofnął się jedna z jego armii. W ogóle nie wiem, czy Oktawian jeszcze żyje. Tak, ten pan... Markomanowie nam się rozrośli troszkę. Bardzo dobrze. Uj, tutaj widzę. Nie wiem, czemu to widzę, ale dobrze. I tutaj widzę, że są kolejne jakieś dwie armie. Legion 8, Legion 3 odtworzony, bo go zniszczyłem już co najmniej dwa razy. No, tutaj mamy armię Galów. No i Rzym się cofa wyraźnie. Nie ma siły ze mną walczyć. W takim razie ja. Powiększę może moją armię. Przede wszystkim chciałbym dodatkować o konnicy. Z jeszcze jedną oddział tych. Chociaż nie, w sumie dla tych nie. Dla tej armii dodatkowo oddział legionistów i pomocniczej piechoty. Świetnie. I tak, będzie trzeba zniszczyć Legion Pierwszy. Znaleźliśmy Legion Pierwszy, cudownie. Dowodzony przez kogo? Nie dowiem się. Zostań bliżej ich. Dowiedz się, kto tu jest. Decimus Varum. Chyba Oktawian już nie żyje. Takie mam dziwne przeczucie, że zeszło mu się. Tutaj stoi ta armia. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego. Ale niech stoją. W ogóle jaki mam garnizon tu? Ej, 11 jednostek. Do legionistów. Chyba dałbym radę powstrzymać ich. Chociaż głowy nie dam. Dobra. Zapiszmy ponownie. Chcę się wstrzymać aż parę tur z marszem na północ, ponieważ... no cóż, jest szansa, że on mnie zaatakuje, wtedy będę miał ułatwione zadanie. Wykryto naszego tajnego wysłannika. Dobra, otrzymujesz misję. Rzymska cywilizacja nigdy nie przestaje zadziwiać, ale senat uważa, że należy rozwijać filozofię i zarządzanie. Z tego? Robię co innego, ludzie. Ile mam do tur? Czy ja wiem, czy mi się to przyda? Dobra, weźmy. Co mi tam? Tak. Dyplomacja. Lepidus. Dalej liczę na sojusz z tobą. Ale ty najwyraźniej na to nie liczysz. Trudno, jak sobie radzą nasi sojusz... Okej. Konfederacja Germańska. O kurczę.
Konfederacja Germańska. Etruskowie do nich należą teraz. Straciłem sojusznika. Mój przyjaciel, my friend. Pakuj mi agresji, dupa. Weźcie wypowiedź co wojnie Rzymowi, proszę was. Kur... Niech to. Dobra, ale jak widziałem, chyba nie mieli wyboru, bo to im się armie szwendały już przy granicach. Trudno. Dobra. Zlokalizujmy armię wroga. Tu nie ma nikogo. Tutaj jest jedna armia. Tutaj na pewno nie ma nikogo. No cóż, wypad jest kuszący, jednakże... Dobra, dodatkowe dział jazdy. Dodatkowy dział legionistów. Tutaj na dziś wstrzymujemy z werbunkiem. Ta armia nie jest zagrożeniem. No to w takim razie... Dobra, zakończmy turę i zakończymy odcinek. Misja zakończona powodzeniem. Okej, okay, nowy cel. Civi spacem parabellum. Pragniesz pokoju, gotuj się do wojny. Trochę kulowo to przeczytałem ten napis, bo to powinno być jakoś szybko powiedziane, chyba. Civi spacem parabellum. Chyba tak. Chyba, nie wiem. Moja znajomość łaciny ogranicza się do tego, co mówili w Asterixie i Obelixie po łacińsku. Miejscami. Twoje działania napotkają opór. Przygotuj się do nieuniknionego konfliktu. Armia pomoże ci podbić nowe ziemię i ochronić lud. Okej. Uzyskano cechę. Dobra. I... Darmia się tu kopała. Czy coś tu jest? Nie ma tu nic. Tak więc zbliżymy się do granicy. Nie żeśmy cokolwiek sugerowali w tym momencie, czy coś. Tak podchodzimy, przyjacielsko. Pod ich granicę. Z armią dużą. Powołamy dodatkowe jednostki pomocnicze. Tymczasem tą armię uzupełnimy do pełnego już składu. I zrobimy to poprzez jeden oddział tych i dwa tych. Świetnie. No i zostało mi nawet jeszcze trochę pieniędzy, tak więc mogę zwiększyć winnicę. I to zrobię. Dobra. I... Dobra. Teraz save. Koniec tury. Jak się zakończy tura, to naprawdę już kończę odcinek, bo przedłużę to się. Trochę, chyba już. Sprowadził drugą armię. Kusi mnie w wydanie jednej wielkiej bitwy teraz. W której wystawię dwie moje przeciwko in dwóm armiom. Zraniono wroga. A, dobra, tutaj. I tak, tu mamy 16 oddziałów, tu mamy 20.
Oni zaś mają dosyć śmieciowe dalej armię. Tylko, że idą mi na pomoc Germanie. I ci Germanie mnie niepokoją. Najbardziej. Znaczy nie Germanie, Galowie, przepraszam. Boże. Idą Galowie. I przydałoby się pogromić te wojska, zanim dojdzie ta armia. Dobra. Raport kwatermistrza, rozwścieczona ludność, Sycylia. Czemu? Czemu się burzycie? Tylko wrogie armie wam się szwędają po terytorium, to nic takiego. Dobra, coś na porządek publiczny się przyda. O! Kaplice Minewry. Niech będzie. Dobra, jak tam wygląda dyplomacja, jeszcze zobaczymy. Lepidu się dalej nie chcesz sojuszu. Nie. Dobra. Wy zaś. No cóż, dalej nie będziecie ze mną chcieli gadać. No właśnie, szkoda. Dobra. To w takim razie w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam was do kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.